miłości. Życie się nie tyka, wielki dom i prostytucji. Cześć, nazywam się Asia Kowalska i mam do ciebie takie pytanie. Dzisiaj masz wybór. Dzisiaj masz wybór pomiędzy życiem i śmiercią. Pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Moje pytanie brzmi, co wybierasz? Ja wybrałam Jezusa. I to Jezus przyniósł mi życie i błogosławieństwo. Moje życie nie zawsze było kolorowe. Teraz jest usłane najpiękniejszymi barwami. Jest usłane kolorami, których świat nie widział. Ale nie zawsze takie było. Kiedyś, jako dziecko, byłam poniżana w szkole. Byłam gnębiona. W gimnazjum zaczęłam się ciąć. Potem próbowałam się zabić. W ogóle po tym, jak próbowałam się zabić, to Pan Bóg mnie uratował. Chciałem, żebym jakoś dotrwała do tego momentu spotkania z Jezusem. Wzięłam tyle tabletek, tak silnych, i leżałam tak długo, że moja wątroba nie miała prawa być zdrowa. Wszyscy lekarze co do jednego byli pewni, że czeka mnie przeszczep wątroby. Wszyscy. A miałam wtedy jakieś 15 lat. Miałam wtedy 15 lat. I wbrew temu, co mówili lekarze, okazało się, że na mojej wątrobie nie ma nic. Okazało się, że jestem w pełni zdrowa. Potem poszłam do liceum do Szczecina, bo nie pochodzę z Warszawy. I tam zaczęłam imprezować, tam zaczęłam szukać jakichś innych rzeczy. Wtedy, jeszcze zanim zaczęłam imprezować, spotkałam wspólnotę religijną. Myślałam, że tam jest tak fajnie, bo spotkałam ludzi, którzy mnie rozumieją. Spotkałam ludzi, którzy chcą w ogóle spędzać ze mną czas, którzy chcą się ze mną bawić. Fajnie, nie? Tylko, że dzisiaj wiem, że pomimo każdej modlitwy, którą w życiu odmówiłam, pomimo pielgrzymek, na które chodziłam, byłam tak posrana, że chodziłam na piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Pomimo w ogóle każdej spowiedzi, w której brałam udział, pomimo każdej komunii, którą przyjęłam, w ogóle dzisiaj przeklinam to wszystko. I pomimo tego byłam skazana na piekło. Poszłabym do piekła, gdyby nie to, że przyjęłam Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Przyjacielu, dzisiaj chcę ci powiedzieć, kocham cię, ale w tej miłości muszę ci powiedzieć, religia cię nie uratuje. Jeżeli myślisz, że pójdziesz do nieba dlatego, że zasłużysz sobie na to, dlatego, że będziesz dobrym człowiekiem, dlatego, że jakoś dobrze przeżyjesz to życie, uwierz mi, że Pana Boga nie obchodzi, jak ty przeżyłeś swoje życie. Dopóki nie spotkasz Jezusa, jesteś jednym wielkim, chodzącym grzechem. Spotykasz Jezusa, jesteś święty. Nasze uczynki nie mają najmniejszego znaczenia. Potem, jak spotkałam tą wspólnotę, potem zaczęłam bardziej imprezować. Wtedy w moim życiu pojawił się alkohol, pojawiły się narkotyki. Teraz wiem, że to było nic nie warte, ale wtedy szatan mógł mnie oszukiwać. Przecież fajnie było, przecież spędzili z tobą czas. W sumie fajnie było się z nimi naćwać. Dzisiaj wiem, że to było jedno wielkie kłamstwo. Wiem, że nigdy nie doświadczę tego, co doświadczam z Duchem Świętym przez działanie narkotyków. Narkotyki to jest jedno wielkie gówno, które tylko i wyłącznie niszczy twoje życie. Ja spotkałam na swojej drodze Jezusa. Uwierz mi, że nic, ani nikt nie jest w stanie dać ci tego, co daje spotkanie osobiste z Jezusem. Zastanów się, kto chcesz, żeby był Panem twojego życia? Szatan czy Jezus? Ja wybieram Jezusa. Jesteś wolny, możesz wybrać szatana, tylko po co ci to? I w tej wolności możesz wybrać także Jezusa. A za tym idzie życie i błogosławieństwo. Ja kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy na początku lutego, myślałam, że znam Jezusa. Przecież tyle modlitw odmówiłam. Przecież tyle różańców odmówiłam. Przecież tyle komunii przyjęłam. A to było wszystko gówno, jedno wielkie gówno, śmierdzące w dodatku. Dzisiaj wiem, że wtedy, kiedy przyjechałam do Warszawy, mój brat w Chrystusie powiedział mi, ty nie znasz Jezusa. I w pierwszym momencie pomyślałam, jak to ja nie znam Jezusa? Przecież tyle rzeczy już dla Boga zrobiłam. W ogóle nic nie mogę zrobić dla Boga. Jedyne, co mogłam zrobić, to przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I tak właśnie uczyniłam. I znalazłam kartkę ze swoim snem, bo zapytałam taty, Bóg jest dla
syna. I znalazłam kartkę ze swoim snem spisaną rok wcześniej, a nie miałam zwyczaju spisywać snów. I na tej kartce, na tym śnie było jasno powiedziane, że ja nie znam Jezusa. I stanęłam w szczerości przed Bogiem, że ja chcę Go poznać. Że ja chcę spotkać Jezusa. I spotkałam Go właśnie wtedy, w moim osobistym, własnym pokoju. I Ty też możesz tak zrobić, jeżeli wstydzisz się do nas podejść. Jeżeli wstydzisz się rozmawiać z nami, cokolwiek. Możesz sam, w swoim pokoju, w swojej izdebce. Możesz zawołać do Boga, możesz spotkać się z Nim osobiście. Nie jestem Ci do tego potrzebna. Bóg nie jest głuchy, Bóg Cię słyszy. Jeżeli Twoje serce szczerze woła do Boga i chce Go spotkać, to nic nie stoi Ci dzisiaj na przeszkodzie. Jeżeli szukałeś Boga, jestem odpowiedzią dla Ciebie. Jeżeli chciałeś spotkać Jezusa, jestem odpowiedzią dla Ciebie. Jeżeli chciałeś w swoim życiu czegoś więcej niż ten marny, podły świat, jestem tu dzisiaj odpowiedzią dla Ciebie. Możesz do nas podejść. Jeżeli jesteś chory, możesz podejść, uzdrowimy Cię. Jezus na krzyżu poniósł wszystkie choroby. 2000 lat temu Jezus umarł za Ciebie. I to nie jest śmierć. Wszyscy dzisiaj mówią w Polsce, że Jezus umarł na krzyżu. On tam cierpiał, on był biczowany, on król. On był upodlony, on był poniżony. To z niego ciekła krew i poniósł to dla ciebie. Poniósł to dlatego, żebyś ty mógł mieć życie. Jeżeli chcesz, możesz to zlekceważyć. Jeżeli chcesz, możesz brać śmierć. Wszystko zależy od ciebie. Ja spotkałam Jezusa, ja wybrałam Jezusa i ja wybrałam życie. I wiem, że to przynosi do mojego życia wolność. I wiem, że to przynosi do mojego życia radość i miłość. Wiem, że każdego dnia coraz bardziej doświadczam tego, że jestem córką Boga. A za tą prostą informacją kryją się niesamowite rzeczy. Jeżeli chcesz doświadczyć tego samego, co ja doświadczam, jeżeli chcesz doświadczyć tego, że jestem zaakceptowana w Bogu, podejdź do nas, pomodlimy się o Ciebie. Jeżeli czujesz się od kogokolwiek gorszy, jeżeli czegokolwiek się boisz, jeżeli jest w Twoim życiu cokolwiek, co sprawia, że jesteś smutny, to nie ma prawa tam być. Jezus umarł za to wszystko. Ale to od Ciebie zależy, co wybierzesz, przyjacielu. Wybierz życie, abyś żył.